Podczas pandemii koronawirusa powstaje coraz więcej nowych możliwości uzyskania wsparcia. Taką szansę dostały również samorządy, które mogą pozyskać pieniądze na sprzęt komputerowy i internet dla uczniów i nauczycieli. Wnioski samorządy mogą składać od 1 kwietnia. Do rozdysponowania jest kwota 186 milionów złotych. Jednym z miast ubiegającym się o to wsparcie jest Olsztyn. Z informacji, które uzyskaliśmy, okazuje się, że nasze miasto może aplikować o środki w wysokości 100 tysięcy złotych i oczywiście zrobimy to. Już w tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania całej dokumentacji. Na razie sprawdzamy również, ile sprzętu możemy kupić za tę kwotę, ponieważ będzie to wyglądało w ten sposób, że ministerstwo przekaże nam pieniądze, a my sami będziemy te środki już wydatkować. W związku z panującą sytuacją zakup sprzętu jest utrudniony. Mimo wszystko miasto pracuje nad pozyskaniem najlepszych ofert. Dopiero wtedy zostanie określona ilość i rodzaj sprzętu. Niestety, nie każda szkoła może liczyć na dodatkowe wyposażenie. Tych pieniędzy na pewno nie starczy dla wszystkich szkół. Niestety potrzeby są w tej kwestii ogromne w Olsztynie, ale i zapewne w całej Polsce. I te 100 tysięcy złotych na pewno będzie kwotą niewystarczającą, ale oczywiście bardzo się cieszymy, że ją otrzymamy i czekamy na to z niecierpliwością, czy mamy nadzieję, że ją otrzymamy, że ten nasz wniosek zostanie uwzględniony. Gdy będziemy wiedzieli, ile takiego sprzętu możemy za tą kwotę zakupić, wówczas zrobimy rozeznanie, gdzie są najpilniejsze potrzeby, w których szkołach jest najgorsza sytuacja i tam właśnie ten sprzęt komputerowy skierujemy. Taki sprzęt może ułatwić pracę zdalną zarówno nauczycielom, jak i uczniom oraz polepszyć jakość nauki również w przyszłości.